Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy trzeci dzień, kiedy pod rząd nagrywam, więc sukces po prostu. Słuchajcie, siedzę sobie, popijam kawę, mam makijaż na oczach, już zrobiłam. Nie wiedziałam, w co się pomalować, jakich cieni użyć. A jak nie wiem, jak się pomalować, to zawsze używam tej palety. Tej palety i konkretnie jednego cienia. I zobaczcie, taka dziura jest w nim i to jest ten brązik prześliczny tutaj. I to dowodzi tylko temu, jak mało kreatywną osobą jestem. Bo dziura jest ogromna, zawsze używam go jak, po prostu nie wiem, co mam nałożyć. Szczerze powiedziawszy, żartuję oczywiście, natomiast no, jest to mój jeden z ulubionych cieni, ulubionych brązów po prostu, jeżeli chodzi o całość, wszystkie cienie, które mam, które posiadam, jest najpiękniejszy, ubóstwiam ten cień, przepiękny jest i cieszę się bardzo, że jest dość twardy, nie sypie się, więc na długo mi po prostu starczy. Także używam go bardzo często, uwielbiam ten cień po prostu. Więc mam go nałożonego na górną tutaj powiekę, mam troszeczkę użytego właśnie, całość robiłam tą paletką, użyłam sobie troszeczkę tego cienia tutaj na górną linię rzęs i dodatkowo trochę tego cienia niebieskiego tutaj, tak od wewnętrznego kącika do środka, mniej więcej, też na górną linię rzęs. Tak to się prezentuje. Wytuszowałam sobie rzęsy jedną warstwą tego tuszu z Eveline, o tego konkretnie, Temptation. Fajny tusz, naprawdę bardzo fajny tusz i co jest najważniejsze, on się nie sypie, bo bardzo dużo drogeryjnych tuszy ma to do siebie, że się po prostu osypuje, a on się w ogóle nie osypuje, przez cały dzień ani jedna drobinka mi po prostu nie spadnie, także jest bardzo fajny, lubię tusze z Eveline i serdecznie Wam ten polecam. On daje naturalny efekt, ale łatwo się go da stopniować, więc to jest jedna warstwa, a jakbym chciała więcej, wiecie, grubsze rzęsy mieć, to bym nałożyła 2-3 warstwy nawet tego tuszu i spokojnie może to po prostu uczynić. Więc tak, moje drogie, zapomniałam sobie wykremować dłoni, nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że nie, ale mam po prostu tak strasznie przesuszone, że o matko boska, ciężko mi po prostu to ogarnąć, bo powiem Wam szczerze, że ja cały czas kremuję te ręce i one wbijają po prostu wszystko w siebie. Ja ogólnie mam suchą skórę, ale teraz po tej dezynfekcji, po tym na przykład nie tyle, że dezynfekcji, chociaż też, ale częstemu po prostu myciu rąk, to niestety mi się strasznie przesuszyły. Woda w Warszawie niestety ma to do siebie, że przesusza. Także tak, to co zrobię, to przede wszystkim dzisiaj pokażę Wam szczególnie jeden kosmetyk w dwóch jakby kolorach, bo mam dwa kolory właśnie tego produktu. To jest produkt z Becky i dzisiaj w ogóle oprócz tego, co mam na oczach, to będę używać chyba samej Becky, samych kosmetyków właśnie firmy Becca, będzie tutaj podkład, będzie tutaj korektor świetny, rozświetlający i o nim dzisiaj będę szczególnie się rozwodziła, ale tak czy siak zaczynam, zacznę od tego, że pójdę do łazienki i pokremuję sobie dłonie, poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem z powrotem. Jak będziecie słyszały takie pukania jednostajne, bo w zeszłym filmiku właśnie było słychać takie puknięcia przez cały filmik praktycznie, to ludzie grają w kosza pod spodem, pod moim oknem jest boisko i przychodzą po prostu sąsiedzi grać w kosza. Także wiecie, korona kosz. Dobra, dziewczyny, jeśli chodzi o dzisiejszy film, przedstawię Wam kosmetyki Becca, te, które mam, powiem Wam kilka słów o nich. Między innymi pokażę Wam nowość w mojej kosmetyczce, w mojej toaletce właśnie tej marki i troszeczkę sobie o niej porozmawiamy. Jest to według mnie marka skierowana dla osób, które uwielbiają rozświetloną, ładną skórę. To są kosmetyki przede wszystkim właśnie rozświetlające, choć nie tylko. Jeśli chodzi właśnie o tą markę Becca, ona jest dostępna na wyłączność w Sephorze. Kosmetyki nie są zbyt drogie. No w porównaniu na przykład z innymi markami ekskluzywnymi w Sephorze dostępnymi, no to nie jest aż tak źle. Jeśli chodzi o myśl przewodnią tej marki, tutaj przeczytam Wam co nieco, więc tak, nie mówimy jak masz wyglądać, w jaki sposób się malować. Uważamy, że każda kobieta podkreśla swoją urodę i wewnętrzne piękno na swój sposób. Dla nas najważniejszym źródłem inspiracji jest światło. To wokół niego tworzymy wszystkie produkty do makijażu. Rozświetlanie skóry stało się
naszym znakiem rozpoznawczym, a my ekspertami w tej dziedzinie. Najważniejszym punktem odniesienia jest u nas jednolita, rozświetlona, zdrowa cera, która sama w sobie jest ozdobą. Czyli no tutaj marka szczególną uwagę poświęca właśnie cerze i żeby ona była ładna, rozświetlona. Te kosmetyki są, tak naprawdę każdy z nich daje rozświetlenie. Jedne w większym stopniu, inne w mniejszym. Wiadomo, ta marka jest w ogóle najbardziej znana ze swoich rozświetlaczy do twarzy, choć nie tylko. I korektory ma świetne. Ja naprawdę powiem Wam szczerze, że z którymkolwiek kosmetykiem się nie zetknęła właśnie w tej marce, on mi odpowiada. Jedne w większym stopniu, inne w mniejszym, ale nie ma tutaj bubli. Nie ma żadnych bubli, nie spotkałam się z żadnym bublem z tej firmy po prostu, bo kosmetyki szczególnie są moim zdaniem fajne dla osób, które lubią właśnie rozświetlenie, które lubią tą skórę, żeby ona była taka delikatna, rozświetlona, ładna, zadbana, bo one to dają po prostu. Według mnie niektóre z tych produktów są unikalne, w innych markach nie ma takich kosmetyków jak właśnie tutaj, więc kilka z nich Wam dzisiaj pokażę. Zacznijmy od tego, że muszę na buzię coś nałożyć na skórę. Mam bazę, mam resztkę tej bazy, bo mam już ją jakiś czas, jednak ona cały czas jest w dobrym stanie, bardzo ładnie pachnie taką cytrynką lekką, czymś takim właśnie cytrynowym. I jest to baza nawilżająco rozświetlająca. Są dwie dostępne bazy w marce Becca. Jedna jest taka bardziej beżowa i tamta daje satynowe rozświetlenie, satynowy efekt na twarzy. Nie jest aż tak nawilżająca jak ta, natomiast tamta ma troszeczkę drobinek w sobie i jest właśnie, tak jak mówię, taka beżowa. A to jest baza fioletowa, która jest typowo rozświetlająco nawilżająca. Ona bardzo mocno nawilża skórę, troszeczkę delikatnie nadaje takiego ciutkę, może nie fioletu, ale takiej lila powłoki na twarzy, w zależności też ile jej nałożymy, co powoduje, że skóra, która jest przeszarzała, która jest właśnie taka, mało ma tego światła w sobie, ten kolor powoduje, że ona wygląda po prostu lepiej, wygląda taką, no, taką bardziej rozświetloną, no, niweluje tą szarość. Także dzisiaj sobie ją użyję. Ona mi się bardzo dobrze sprawdza właśnie jak potrzebuję czegoś nawilżającego, bo ona bardzo dobrze nawilża twarz, więc nałożę sobie ją na skórę. Widzicie? Ona jest fioletowa i jest bardzo wodnista, taka nawilżająca, naprawdę przemiła po prostu, przemiło się ją nakłada. Daje momentalne uczucie właśnie takiego odświeżenia, nawilżenia. Bardzo ładnie pachnie. Jest taka mokra, po prostu taka przyjemnie mokra. Dużo nawilżenia ma w sobie. Ten efekt, tak jak mówię, taki lila, powłoki na skórze, to nie jest efekt mocny. Nie będziemy fioletowe absolutnie. Tutaj nawet bez podkładu teraz nałożonego na to mogłabym spokojnie wyjść z domu. Jednak ona tak jakby przygasza taki ziemisty kolor skóry. Neutralizuje, może nie przygasza, tylko neutralizuje tą ziemistość. Więc bardzo fajnie wygląda, bardzo ładnie rozświetla, bardzo fajnie nawilża, bardzo, bardzo ją lubię. Od dłuższego czasu ja zawsze ją polecałam. Robiłam jej kiedyś też, czy pierwsze wrażenie, czy test, nie pamiętam. Podlinkuję Wam te filmiki, wszystkie, które dzisiaj będę chciała Wam gdzieś tam przypomnieć. Nałożę sobie jeszcze jedną warstwę. Tutaj nie ma problemu, żeby dokładać, aplikować więcej warstw. Ona nie jest bazą, która zastyga na skórze, która jakoś tam, nie wiem, może się wałkować czy ważyć. Możemy ją nałożyć w jakiej ilości chcemy. Ok, teraz podkład. Jeżeli chodzi o podkład, to tutaj mam jedyne zastrzeżenie do tego podkładu, który będę dzisiaj nakładała, ponieważ mam dwa w ogóle podkłady. Jeden to jest ten, to jest ta seria Aqua. I on jest świetny, w ogóle bardzo lubię ten szczególnie podkład w tym kolorze, ponieważ kiedyś robiłam jego test
Kiedyś robiłam filmik o tym podkładzie, kiedyś go używałam i miałam dwa kolory. Jeden właśnie ten, który tutaj mam, to jest odcień light, i jeden, który się nazywał porcelain. I tamten porcelain, nie wiem jakim cudem, ale zupełnie mi się nie sprawdził, a ten sprawdzał mi się fajnie, bo w ogóle ten podkład, on jest nawilżający i przepięknie rozświetla skórę. Przepięknie tą skórę rozświetla, ale jest dosyć ciemny. Ja specjalnie ten kolor wzięłam, bo wiadomo, teraz lato się będzie zbliżać, więc będziemy trochę bardziej opalone. Jak go kupowałam, to w ogóle miałam też samopalacz, nakładam samopalacz. Teraz zaprzestałam, bo mi się nie za bardzo chce, natomiast jak będę chciała go używać, to po prostu samopalacz sobie będę nakładała. Bardzo fajny, delikatny, nawilżający podkład, który też całkiem przyzwoicie się trzyma. Niestety nie kryje dobrze, on ma takie słabe do maksymalnie średniego minus krycie, mniej więcej, i jak mam takie większe nieskonałości na buzi, jak w tym momencie, to no, krycie ma za małe, więc no, nie będę go dzisiaj aplikować, tym bardziej, że on po prostu ma dosyć ciemny kolor. Ale ten podkład jest bardzo fajny i zainteresujcie się dziewczyny nim. Ja go kiedyś miałam w dwóch kolorach i ten jaśniejszy w ogóle mi się nie sprawdził. Nie wiem, tak jakbym miała dwa zupełnie inne kolory, zupełnie inne podkłady. Ten jest w kolorze light, tamten miałam porcelain, tamten nie sprawdził mi się tamten porcelain, natomiast ten jest świetny i on ma bardzo ładny kolor. On ma, tak jak się wyciska, to wydaje się pomarańczowy, ale na twarzy on robi się taki karmelowy. Po prostu przepiękny karmelowy kolor. I podkład jest bardzo ładnie nawilżający i rozświetlający tą skórę, więc tak, i z nim nie miałam nigdy problemu, żeby tam było, nie wiem, problem z nakładaniem. Natomiast mam drugi podkład i to jest ten, mam go już, no, można powiedzieć, że w miarę końcówkę, bo co jakiś czas do niego wracam, co jakiś czas go używam. On jest kapryśnym podkładem, ale w momencie, kiedy wygląda ładnie, kiedy jest dzień tego podkładu jakby, tak, bo on nie zawsze się dobrze sprawdza, nieraz wychodzi w nim straszny puder, nieraz podkreśla pory, a nieraz nie, nie wiem, czego to zależy, szczerze, ale jak jest jego dobry dzień, to wygląda po prostu pięknie, bo to jest podkład blurujący, wygładzający tą skórę, wygląda naprawdę prześlicznie. Nie jest, chociaż raz jest bardziej matowy, raz mniej. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie wyglądał. Jednak jeżeli chodzi o krycie, ma bardzo fajne, ma no, lepsze krycie na pewno niż ten. Na twarzy jest też lekki, delikatny, więc jego sobie będę aplikować. On ma, zobaczcie, to jest opakowanie takie i on ma pompkę. To jest pompka, która jej się nie odkręca. Ona powoduje to, że ten podkład jakby cały wychodzi i ta pompka się wciska, jakby, znaczy ta tubka się wciska, tak, bo w momencie jak aplikujemy go tutaj tą pompeczką. Najlepiej mi się sprawdza nakładany pędzelkiem, dokładnie tym, to jest pędzelek, taka szczotka z Hebe i spróbuję dzisiaj go zaaplikować, jak mówię, no czasem wygląda ślicznie, a czasem wygląda fatalnie. Nie ma takiego czegoś, żeby on wyglądał pośrednio. Po prostu jak jest jego zły dzień, to potrafię wszystko podkreślić. Kolor, który ja mam tutaj, to jest kolor sand, piaskowy. Nie pamiętam do końca, czy to jest kolor najjaśniejszy, czy który tam z kolei, nieważne. Wiadomo, no musimy sobie dobierać ten podkład do siebie, do swojego koloru cery. Wezmę lusterko i zobaczymy, jak on dzisiaj będzie wyglądał. Tak jak mówię, no jak ładnie wygląda, to wygląda naprawdę wyjątkowo pięknie. Jaki jest jego po prostu dobry dzień. Ja mam skórę bardzo zaróżowioną w tym momencie, jeżeli chodzi o twarz. Trochę mam podrażnioną, mam bardzo przesuszoną ogólnie, więc ten kolor może się odcinać, bo on jest dosyć żółty jednak. Natomiast jak ja to wszystko rozprowadzę, to nie będzie aż tak źle wyglądało. Dobrze, więc ja go zaaplikuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wiecie co, chyba wszystko zależy od sposobu aplikacji, bo tym pędzelkiem się najlepiej go aplikuje, bardzo ładnie wygląda. Wygląda naturalnie i wiecie co, to co jest najważniejsze właśnie w tym podkładzie, to on tak jakby wygładza tą skórę, bo ona wygląda tak ładnie i ten kolor dodaje jakby lekkiej świeżości,
Ta skóra wygląda naprawdę ładnie, naprawdę bardzo ładnie i on nie jest przesadziście widoczny na buzi, na twarzy. Troszeczkę go widać na przykład w załamaniach, czy tutaj załóżmy w liniach mimicznych, troszeczkę jest widoczny, bo on zawiera taki lekki puder w sobie, ale tak szczerze powiedziawszy, no z takiej odległości 15 cm wygląda bardzo ładnie i naturalnie. Przede wszystkim. Ja będę go doaplikowywać troszeczkę jeszcze tutaj na boki twarzy, ale najpierw nałożę go na całą twarz. Twarz wygląda, wiecie, przede wszystkim to co widzę, to twarz wygląda na taką delikatną, lekką, zadbaną. Ta skóra wygląda na taką, no, odmłodzoną. Dosłownie odmłodzoną. Dobra dziewczyny, nałożyłam ten podkład, mam go już chwilę na sobie i to co muszę powiedzieć, to on zaaplikowany właśnie tą szczoteczką wygląda przepięknie. To chyba właśnie chodzi o tę aplikację, bo nakładany jakąkolwiek gąbką czy jakimkolwiek innym pędzlem, gąbką no najgorzej wygląda, bo wygląda tak jakby był zważony. Wygląda bardzo ciężko, wygląda tak jakby miał, skóra wygląda na taką słoniowatą po prostu, wszystkie pory są podkreślone i on wygląda na takiego zważonego, ciężkiego, więc no jego trzeba po prostu nakładać tak wcierając, pocierając, bo on wtedy jakby w każdego pora wchodzi bardzo fajnie, wygląda bardzo delikatnie, wygląda lekko na skórze, jest ta skóra taka lekko jakby przytłumiona, pudrem, no nie chciałabym powiedzieć pudrem, bo on nie wygląda pudrowato, absolutnie. Skóra wygląda taką naturalną. Troszkę mniej błyszczącą niż na naturalny błysk jakby. Jest taka, no zblurowana po prostu, wygląda na taką zblurowaną, wygląda bardzo ładnie, bardzo korzystnie wygląda na skórze. Ten kolor na początku jak się go aplikowało to był bardzo żółty, jednak on tak jakby mniej żółty się stał, bardziej taki beżowy, po roztarciu właśnie na twarzy on stracił tą żółtość, jakby nie wiem czy mam takie wrażenie, po prostu jakby się złączył z moją różowością skóry i stworzył efekt taki naturalny, po prostu naturalnego kolorytu. Bardzo ładnie wygląda, nie czuć go absolutnie, nie ma ściągnięcia, ja go tak jak mówię, no mam już z 10 minut na sobie, bo nałożyłam go i coś musiałam jeszcze zrobić w międzyczasie, więc no nie ma ściągnięcia, tak jak wczoraj nakładałam ten podkład z B i po tym czasie już czułam takie obklejenie na skórze, takie no obklejenie po prostu, to tutaj tego absolutnie nie czuć. A mniej się błyszczy mam wrażenie niż tamten, więc no on daje takie przytłumiony blask po prostu, ale bardzo ładnie wygląda. I fajnie się spisał z tą bazą, ładnie się na niej nakładał. Jeśli chodzi o krycie, no to to krycie nie jest jakieś takie bardzo, bardzo mocne. Większe nieskończoności przebijają, ale że ja nie posiadam żadnego korektora z beki takiego do twarzy, do zakrywania nieskończoności, więc już darujemy sobie to na razie. A jeżeli chodzi o bekę, to ma chyba z tego co pamiętam trzy albo cztery różne korektory, chyba trzy. Jednego nie używałam, takiego po prostu zwykłego, jak błyszczyk odkręcanego z tą poduszeczką taką, to tego nie. Mam korektor, który jest świetny i to jest korektor rozświetlający pod oczy typowy. Taki, ja go kiedyś też używałam i pokazywałam Wam do tego filmiku Was odeślę. Przepraszam za te przejęzyczenia, ale próbuję szybko mówić, po prostu żeby film nie trwał znowu 40 minut. Dzisiaj się nie będę nad nim rozwodzić, natomiast serdecznie Was zapraszam na tamten film. Podlinkuję Wam link do tego właśnie filmiku Wam dam. To jest Becca Under Eye Brightening Corrector. I to jest korektor, który ja jak go kupowałam, to on był tylko i wyłącznie w jednym kolorze dostępny. W tym momencie tam na stronie Sephory widziałam, że on jest w dwóch kolorach. I ten mój wygląda tak. To jest chyba ten jaśniejszy, ale głowy sobie nie dam uciąć naprawdę, bo jak go kupowałam, to był tylko jeden. To jest korektor, który jak możecie tutaj zobaczyć, już no, 3/4 jest zużyte. Ja go bardzo lubię. To jest korektor szczególnie taki polecany dla dziewczyn, które mają suche te miejsca pod oczami, które mają też zmarszczki, bo on mimo swojej konsystencji bardzo, bardzo gęstej, to on nie wchodzi w załamania aż tak. Jest bardzo fajny i on jest przede wszystkim korektorem, który jest w kolorze takim brzoskwiniowym i on
tak jakby te zasinienia w kolorze fioletowym gasi poprzez ten kolor właśnie. Nie ma zbyt dużego krycia, takiego pigmentu swojego po prostu, ale on tym kolorem po prostu gasi i tym, jak przepięknie odbija światło, bo przepięknie wygląda i jest ta skóra po prostu taka rozjaśniona. Kolor jest brzoskwiniowy, ale nie jest bardzo mocno brzoskwiniowy. Nie trzeba na niego nakładać drugiego korektora, takiego wiecie, w kolorze beżowym, ponieważ wystarczająco ten jest jasny. Nie ma takiego wiecie, przyciemnienia brzoskwiniowego pod oczami. Wygląda przepięknie i gasi, tak jak mówię, wszystkie takie zasinienia na skórze. I jest cudownie nawilżającym produktem, więc serdecznie Wam go polecam. Wystarczy dziebko, żeby go po prostu rozprowadzić. I on też ma takie zadanie, przynajmniej u mnie, że te dziury tutaj wypełnia jakby i te oczy wyglądają na takie wypełnione. Ta dolina łez po prostu nie jest taka zaznaczona. Także bardzo go lubię. I mam tutaj jeszcze drugi korektor i dzisiaj właśnie jego będę chciała Wam pokazać. Kupiłam sobie korektor, właśnie on wygląda tak, tak wygląda opakowanie. To jest, dziewczyny, taka magiczna różdżka po prostu. Ja to nazywam tak, magiczną różdżką. Jest coś innego niż w innych markach. Nie ma czegoś takiego drugiego. Nie ma absolutnie. Ja Wam przeczytam o tym właśnie korektorze, co tutaj jest napisane na stronie Becky, na stronie Sephory, przepraszam. I wszystko jest w 100% prawdą. Zgadzam się po prostu z każdym słowem tutaj zawartym. Ten korektor przede wszystkim tak. Rozjaśnia, zmniejsza widoczność niedoskonałości i koryguje przy pomocy światła, a nie mocno nasyconych pigmentów. W tym korektorze nie uświadczymy mocnego krycia. On jest bardzo delikatnie kryjącym korektorem, ma mało pigmentów w sobie, natomiast troszkę ma, ale nie za dużo. Jednak w magiczny sposób rozświetla. On rozświetla nie taką niedrobinkami, nie metalicznością. On jest taki inny, po prostu ciężko mi go porównać do czegokolwiek innego, bo to jest jedyny w swoim rodzaju produkt. Ja go po prostu zaaplikuję pod oczy i Wam pokażę, jak on wygląda. Kupiłam sobie kolor jedynka. Jedynka jest przepiękna, ale troszeczkę jest za jasny do okolicy pod moimi oczami. Jest bardzo delikatny, jaśniuteńki po prostu ten kolorek. I ja go używam na środek swojej tutaj twarzy, na kości policzkowe, bo też przepięknie wygląda. A pod oczy, jak zobaczycie, zobaczyłam, jakie to jest cudo, to pobiegłam do Sephory, bo u mnie akurat nie było tego produktu, bo my nie miałyśmy w ogóle szafy Becky, więc kupowałam go w Arkadii i pobiegłam do Arkadii po drugi kolor, po kolor, który jest już idealny po prostu z moimi tutaj oczami się, fajnie współgra po prostu z moją skórą pod oczami, bardzo ładnie kryje te niedoskonałości właśnie poprzez to odbicie światła, poprzez to rozświetlenie, rozjaśnienie tej skóry. Pokażę Wam, po prostu pokażę Wam, jak on wygląda, bo ciężko to czasami opisać. Ja mam go tutaj, ten ciemniejszy, który się świetnie sprawdza do moich okolic oczu. Mam go w kolorze 2,5. Tak, 2,5. I ten jaśniejszy, najjaśniejszy to jest jedynka. Pomiędzy nimi jest jeszcze jeden kolor i jest w kolorze różowym. Ten jest, to jest taki żółtawy odcień. Ten kolejny z kolei jest różowy, troszeczkę ciemniejszy od tego. A ten, który ja mam, to jest jeszcze następny i on jest w kolorze takim beżowo-brzoskwiniowym, coś takiego. Taki lekko brzoskwiniowy ma ten kolorek. Ślicznie wygląda. Tego używam pod oczy właśnie. Kurczę, ktoś jest na rolkach. No wiecie, koronawirus szaleje, a dzieciaki sobie na rolkach jeżdżą. I to z rodzicami także. Mam nadzieję, że widzicie, jak on pięknie rozświetla. Więc jeżeli chodzi o ten kolor właśnie, on jest taki dobrany do mojej skóry. A obok, no nie odcina się w ogóle. Kolorystycznie się w ogóle nie odcina od mojej karnacji i bardzo ładnie rozświetla. Pokażę Wam po prostu, jak pod oczami będzie wyglądał. I obok pomaluję teraz tym jaśniejszym i pokażę Wam różnicę pomiędzy tymi dwoma kolorami. Tu jest ten jaśniejszy. Mam nadzieję, że dobrze to widzicie. Tu mamy ten ciemniejszy, tutaj ten jaśniejszy. Jeszcze bardziej go rozetrę tutaj. Przepiękny blask dają, no po prostu przepiękny. Dobrze, więc zaczynam. Ten ciemniejszy nałożę pod oczy. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać.
bo ten jaśniejszy będę nakładać na środku twarzy. Bardzo przyjemny jest, bardzo. Tak delikatnie jakby masuje tą skórę. On nie ma krycia, on ma bardzo małe krycie, ale właśnie poprzez ten kolor i te odbicie światła, poprzez to rozświetlenie, tak jakby te krycie jest wzmożone. Wygląda naprawdę przepięknie. I ten kolor właśnie, on fajnie się zgrywa z moją skórą, bo tamten jaśniejszy nie daje aż takiego efektu właśnie jak ten. Nie zasłania aż tak tych sińców pod oczami, czy tam, wiecie, worków. To nie jest produkt, który nadawałby się moim zdaniem dla dziewczyn, które mają mocne zasinienia. To jest raczej dla dziewczyn, które są po prostu niewyspane, które potrzebują trochę blasku, trochę wypchnięcia tej doliny łez. Wygląda bardzo ładnie. Wygląda, skoro pod oczami wygląda na taką świeżą i ładną. Nie jest też zbyt tłusta, nie jest zbyt mokra, nie świeci się aż tak. Ten korektor w słoiczku z Becky bardziej jest tłustszy i ta skóra wygląda na dużo mokrzejszą, jakby bardziej mokrą. A tutaj wszystko jest takie ładne, jednolite. Teraz nałożę go na drugą stronę i zobaczycie to spojrzenie, jak będzie wyglądać tak w całości. W momencie, jak go aplikujemy, on jest bardzo wilgotny i troszkę jakby się smużył, więc trzeba dać mu czas, żeby on się wchłonął, żeby to nawilżenie po prostu się wchłonęło w skórę i wtedy dużo łatwiej go jakby rozprowadzić, bo to nie jest korektor, który machniemy tak, chociaż może w małej ilości to tak. Im więcej go nakładamy, im bardziej chcemy właśnie tą okolicę jakby pokryć tym korektorem, tym bardziej on jest mokry i trzeba mu dać chwilę po prostu, żeby on się wchłonął, bo delikatnie jakby się smuży. Bardzo delikatnie, ale jednak, więc... Dobrze, tak się prezentuje. Tak się prezentuje ten korektor. Widzicie, jak on odbija światło? Przepięknie. Przepięknie to wygląda. Jedyne zastrzeżenie do niego, które mam na ten moment, to ja go wcześniej nakładałam z innymi podkładami. Z tym w ogóle go nie nakładałam. Ten podkład jest taki bardziej jakby pudrowy, chociaż jak go, tak jak mówię, no jak go zaaplikuję odpowiednio, to tego pudru aż tak nie widać, ale on jest taki satynowy lekko i w kontakcie z tym korektorem mam wrażenie, że jakby się roztapiał. Ten korektor jest ciut zbyt mokry do tego podkładu. Delikatnie jakby go ścierał. Takie miałam wrażenie po prostu. Więc jeżeli macie... przynajmniej ja, jak będę go miała aplikować z pudrami, z podkładami takimi właśnie lekko zastygającymi na twarzy jakby, takimi bardziej pudrowymi, to będę nakładała go najpierw i dopiero potem podkład, bo wydaje mi się, że to będzie lepsza technika. Natomiast samo to, jak wygląda ten korektor pod oczami, jak wygląda spojrzenie, jakie jest świeże, obudzone, ładne, cudownie. Ten jaśniejszy nałożę na środek twarzy i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Nałożę go po prostu tak o, na dłoń i wklepię. Tak się prezentuje. Więc to na tyle, jeżeli chodzi o te korektory. Korektory Wam serdecznie polecam, ja już je mam od jakiegoś czasu. Na pewno będę ich używać z ogromną przyjemnością. Jedynka jest kolorem typowo rozświetlającym, jako rozświetlacz, a dwójeczka pod oczy. Dwa i pół, przepraszam, ten 2,5 fajnie pod oczka. Więc tak to się prezentuje. Ostatnią rzeczą, jaką zrobię,
to przypudruje się, miałam go opisać w ogóle ten puder, zrecenzować, bo już też dłuższy czas go mam, ale dzisiaj tego nie zrobię, w oddzielnym filmiku po prostu o nim więcej wspomnę. Teraz po prostu się delikatnie przypudruję i przyjdę do Was z podsumowaniem, bo ten filmik i tak strasznie długi mi wyszedł, strasznie długi. Ja powinnam, jeżeli chodzi o recenzowanie, to powinnam tylko jeden produkt pokazywać w swoim filmiku, bo strasznie się rozwodzę, ale wiem, że Wy to lubicie, ja ogólnie też bardzo lubię, ja wolę dopowiedzieć wszystko, powiedzieć naprawdę wszystko, żeby ten filmik był bardzo długi, ale żeby wszystko było w nim zawarte, to co chcę powiedzieć. Jedyny problem z tym pudrem mam taki, że ja po prostu go nie mogę otworzyć, bo on ma taką zaślepkę tutaj, widzicie, takie jakby siteczko i nie mogę tego kurde otworzyć i zawsze mam z tym problem, o, i w ogóle wyłamuje mi się, to będzie to. Dobrze, ja sobie przesypię twarz i przyjdę do Was już z tym całkowitym podsumowaniem. Ok, jestem z powrotem. Całość prezentuje się tak. Uważam, że ładnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Tak, jeżeli chodzi o szminkę, mam z marka Jacobsa, taka czarna, coś takiego. Nazywa się 214 Georgie Girl. Chyba tak. Jeśli chodzi o brwi, wiadomo, zestaw dwóch cieni z Benefitu w kolorze 3, ale użyłam tego jaśniejszego tylko i wyłącznie. A jeśli chodzi o bronzer, uwielbiam go, to jest Makeup Forever Pro Bronze Fusion w kolorze 15L. Z tego co pamiętam, zobaczcie, że mam dosyć duże denko, więc tak naprawdę no jeszcze, no jeszcze na dobre pół roku codziennego użytkowania by mi starczył. Ale starczy mi pewnie na rok, bo nie używam go codziennie. Także tak to się wszystko prezentuje. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy miałyście któryś z tych kosmetyków, co w ogóle myślicie na temat tej marki Becca, czy ją lubicie, czy Was ciągnie do niej, czy wręcz przeciwnie, czy odpycha. Jest wiele produktów z tej marki, które są naprawdę godne polecenia. Jeszcze zamierzam sobie zakupić ten puder taki typowy, delikatny pod oczka. Secret Powder, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa, ten taki malutki, więc na pewno jego. Cienie są bardzo fajne. Ja kiedyś odsprzedałam jedną paletę właśnie marki Becca, miałam ją w kolorach brązowo-fioletowych, ale jakościowo cienie są świetne. Ja ją odsprzedałam, bo ja mam dużo tych palet i rzadko po nią sięgałam, a ona była taka normalna do codziennego makijażu, ale jeżeli chcecie sobie kupić paletkę z Becky, to serdecznie Wam polecam, bo są dobrej jakości te cienie. Także no i to wszystko. Więc zapraszam, kot otwiera szafkę. Więc dobra, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was na jutrzejszy film. Buziaki, papa, baryłka, baryłka, baryłko, nie otwieraj szafy, nie otwieraj szafy.